Dzień dobry, Beata Chmielowska. Ale jutro na południu kraju słabe, ale jednak opady śniegu. Od minus 4 do plus 2 stopni. Zaczynamy Teleekspres w sobotę 28 grudnia. Dwie udane akcje tatrzańskich ratowników. Po kilkunastu godzinach poszukiwań toprowcy odnaleźli czterech mężczyzn, którzy noc spędzili w górach. Ratownicy sprowadzają też do schroniska innego turystę, który także ostatniej nocy wezwał ich na ratunek. To genialna lekcja wiary, spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem, możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi z całego świata. Tysiące młodych ludzi z prawie 70 krajów. Już we Wrocławiu rusza europejskie spotkanie młodych organizowane przez chrześcijańską wspólnotę Tezę. Polskie władze stanowczo zareagowały na kłamstwa Władimira Putina dotyczące wybuchu II wojny światowej. Do polskiego MSZ w trybie pilnym został wezwany rosyjski ambasador. Co najmniej 90 osób zginęło w zamachu stolicy Somalii Mogadiszu. Samochód pułapka wybuchł w pobliżu punktu kontroli drogowej. Większość zabitych to uczniowie i studenci, którzy wracali po przerwie do szkół. Wracamy do kraju. W hospicjum Fundacji Gajusz w Łodzi zamieszkała nowa terapeutka. To Hawana, dwumiesięczna buldożka. Pomaga pracownikom w opiece nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Na warszawskim Ursynowie powstał mural, który uwiecznił postaci znane z serialu Alternatywy 4. Oficjalnego odsłonięcia jeszcze nie było, ale już pojawiły się głosy oburzenia. Rodzina Stanisława Barei nie zgadza się z takim przedstawieniem wizerunku reżysera. Za chwilę neony w Lublinie, ale nie tylko to w programie. Sprawdźmy, co jeszcze teraz. To był samolot do zadań specjalnych. Jego replikę buduje pan Henryk ze Świdnika na Lubelszczyźnie. Konstruktor tworzy kopię przedwojennego polskiego samolotu RWD-8. Na razie jedną, a w przyszłości, kto wie, może będzie więcej. Teraz program, który był strzałem w dziesiątkę. The Voice Senior podbił serca Polaków. Dziś o 20:05 w dwójce wielki finał. Sport w Teleekspresie. Zwycięstwo w tych zawodach to marzenie każdego skoczka narciarskiego. Spełnić je udało się Adamowi Małyszowi i dwukrotnie Kamilowi Stochowi, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W niemieckim Oberstdorfie rozpoczyna się prestiżowy turniej czterech skoczni. W soboty wspólnie z Państwem przeglądamy światowe listy przebojów. Będzie też artysta, który za 3 dni pojawi się na Sylwestrze Marzeń Telewizji Polskiej. Głos ma Marek Sierocki. W Zakopanem, ale nie tylko, trwa przedsylwestrowa gorączka. Kto wybiera się na Sylwestra Marzeń, ten pewnie myśli o kreacji, choć te akurat powinny być raczej ciepłe, bowiem pogoda zimowa dopisuje rozgrzać, także pomogą muzyka i rytmy, które porwą do tańca każdego. No to na koniec porządki na głowie, które można zafundować sobie, proszę bardzo, w salonie fryzjerskim męskim u Jagody, czynnym w różnych godzinach. No, w salonie damskim taka różnorodność by nie przeszła. Zapraszam na Teleekspres Ekstra i jutro o 17:00. Do widzenia. Dzień dobry, zapraszam Państwa na Teleekspres Ekstra. Jasno, hucznie, kolorowo, w sylwestrową noc w wielu miejscach niebo rozbłyśnie tysiącami fajerwerków. Głośne powitanie Nowego Roku to ogromny stres dla zwierząt. Podpowiadamy, jak im pomóc. Idąc tym tropem, w Ekstrasądzie dziś psie smutki, czyli petardy i fajerwerki. Ruszyły poświąteczne wyprzedaże, wielkie tablice z informacjami o wielkich obniżkach robią swoje, ale wielkie promocje mogą okazać się wielkim oszustwem. Z braku czasu nie chodzą do lekarza, ale ci się nie poddają, biorą sprawy i oczywiście stetoskopy w swoje ręce i sami wybierają się do ludzi. Tak dobrze mają pacjenci na Podlasiu. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wysyła bowiem specjalistów do miejscowych zakładów pracy. Narty to dla wielu osób szczyt marzeń. W Szczyrku o tym wiedzą, dlatego jak co roku ksiądz Jan Byrt z miejscowej parafii rusza ze zbiórką używanego sprzętu narciarskiego. Ma on trafić do osób, których nie stać na kupno nowego. Mieszkańcy Dolnośląskiego Wlenia na renowację rynku czekali od końca II wojny światowej. Teraz remont jest już na ukończeniu. To największa inwestycja w powojennej historii miasteczka. Jedziemy dalej, a Państwa zachęcam do pozostania z nami. Wynalazek 25-latka, który chce oczyścić ocean spokojny ze śmieci, już przynosi wymierne efekty. Opowie o nich w przedziale naukowym Teleekspresu dr Tomasz Rożek. A dzisiaj ważna data dla kinomanów. Świętują rocznicę publicznej projekcji pierwszego filmu w historii i urodzin bardzo znanego aktora, jednego z największych amantów polskiego kina. Sprawdźmy pogodę na jutro dla niewielkich miejscowości. Proszę bardzo, w Karnicach.
Nowojorczycy i turyści planujący spędzenie Sylwestra w tym mieście mogą być spokojni. Kryształowa kula, która na Times Square wybije północ, co obwieści nadejście nowego roku, już jest gotowa. Ostrzejsza zima panuje w Linzer Heights, z czego bardzo cieszą się organizatorzy Tour de Ski, prestiżowego cyklu w biegach narciarskich. W tej szwajcarskiej miejscowości zaplanowano dwa etapy. W pierwszej konkurencji niespodzianki nie było, wygrała Norweszka Therese Johaug. W Teleekspresie Ekstra pora na muzykę. Nikogo nie zdziwi to, że w sobotę, no i trzy dni przed Sylwestrem, pokażemy miks przebojów przygotowany przez Marka Sierackiego i Michała Michalika, oczywiście. A będą to przeboje i polskich gwiazd, które pojawią się na równi krupowej podczas Sylwestra Marzeń z Telewizją Polską. Oszaleć ze szczęścia będzie można już za trzy dni podczas Sylwestra w Zakopanem. A teraz zmieniamy temat i zmieniamy program. Pora na Studio Wschód, Maria Przełomiec i jej goście. A ja spotkam się z Państwem jutro. Do zobaczenia.